Tak wielu zakażonych koronawirusem jeszcze w Lesznie i powiecie leszczyńskim nie było. Aktualnie z wirusem zmaga się przynajmniej 119 osób. Uczniowie dwóch kolejnych szkół z Kościana i jednej z Nietążkowa przeszli na nauczanie zdalne. Andrzej Grzyb, Grzegorz Lusiecki, Wiesław Szczepański, Karolina Pawliczak, Mariusz Witczak i Jarosław Urbaniak to posłowie okręgu wyborczego nr 36, którzy weszli w skład Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego. Z uwagi na rosnące zagrożenie epidemiologiczne urzędy skarbowe jeszcze bardziej ograniczają bezpośrednią obsługę interesantów. Od 15 października kolejni przedsiębiorcy będą mogli wnioskować do ZUS o wsparcie. Nowe przepisy wprowadzają trzy formy wsparcia dla przedstawicieli branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej. Dobiegł końca 22. Leszczyński Festiwal imienia Romana Maciejewskiego, który tradycyjnie odbywa się w październiku. Co roku targi dziecięce u Kubusia są okazją, by dowiedzieć się, co nowego słychać w dynamicznie rozwijającej się branży dziecięcej. Na stadionie lekkoatletycznym w Lesznie odbyła się 17. edycja testu Coopera. Mimo wielu obostrzeń związanych z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, frekwencja dopisała.